Halo, halo, kochani, witajcie jeszcze raz ponownie. Ostatni nasz mecz w lidze siódmej. Albo... Nie wiem. No tak, tak daj już. Tak, z kierowniczką gramy w PSG. Na koniec spróbujemy kierowniczką wygrać. Kudełeczek, nie skakaj teraz, teraz cichutko, dajmy Gutkowi pograć. Widzowie, jest to bardzo ważny mecz, dlatego za wiele wam nie mówimy. Kogo tu mamy ciekawego w składzie od nich? Zobaczcie. Aha. Słuchajcie, wiem, że lubicie na te składy patrzeć, czy to Schmeichel był w tym, w bramce, czy Leno? Kto tam był? Leno prędzej, bo on ma... Chyba Leverkusen znaczek widziałem na koniec. Co, jak oni to zrobili? Cicho. Na około... Słuchajcie, ciekawie zapowiadający się... Ciekawie zapowiadający się mecz. Dla nas to jest mecz bardzo ważny, bo w przypadku wygrania tego meczu, kochani, idziemy do szóstej ligi. Tak. No są. No tak, są oczekiwania, kochani, chcemy bardzo szóstej ligi, dlatego że troszkę się czujemy tak, kochani, niesmacznie, bo straciliśmy trzy mecze poprzez słabe łącze internetowe. W połowie meczu, kochani, przy 1-1 albo raz przy prowadzeniu wyrzuciło nas i to przeciwnik dostał 3-0 i w tym momencie, kochani, uciekły nam cenne trzy mecze. Natomiast w tym momencie, oj, kartkę! Co ty, że tak się nie atakuje? Karteczkę, panie sędzio! Zaatakował nam Valdeza na ostro. W każdym razie, kochani, jeżeli wygramy ten meczyk, jesteśmy w szóstej lidze. Jeżeli nie wygramy, gramy ponownie siódmą, bo się utrzymaliśmy, ale zobaczcie. Ja cię kręcę. Szkoda, że nie z pierwszej, aż mi kamera uciekła, bo ja nagrywam to dla was, trzymając kamerkę w ręku. Leżę sobie na łóżeczku, kochani, przez to macie troszkę lepszy kąt jakby nagrywania tego meczyku, ale z kolei emocje mi się udzielają i przez to czasami gdzieś tam macie trzęsienie ziemi. Ale pozdrawiam was, moi widzowie, kochani, serdecznie. Dużo FIFA macie, bo my dużo odpoczywaliśmy, natomiast od jutra zaczniemy z Kudełkiem jakieś unboxingi, kochani, zaczniemy otwierać przesyłeczki. Uwaga! I ja cię kręcę! Kogo oni tam w bramce mają, że takie cuda robi? Leno! Powiem wam szczerze, że już któryś mecz oglądam Leno w bramce, wygląda to naprawdę fajnie, imponująco. Natomiast mówię, ostatnio oglądałem taki mecz Gutka, gdzie właśnie cały mecz tak atakowaliśmy, nie wychodziliśmy z ich połowy, z ich pola karnego. Na koniec oni zrobili jedną kontrę, kochani, i przegraliśmy ten mecz 1-0. Bardzo smutno mi było, ale myślę, że to jest nauczka, którą Gutek wyciągnął, także teraz będziemy mieli fajne widowisko. Oj, znowu długo. Za długo, nawet Kudeł powiedział, za długo. Słuchajcie, no my jesteśmy kibice, my możemy mieć oczekiwania, ale pada, trzyma Gutek i sam wie, na co stać jego zawodników, ile się zbierają, jak długo się składają do strzału. Zobaczcie. Natomiast ja strasznie się boję takich zawodników, jak gram w FIFA, który bierze piłkę na swoim polu karnym i ma dobry dribbling i leci przez całe boisko i na koniec biega w pole karne, bo to się albo kończy rzutem karnym, albo bramką. Powiem wam szczerze, nieładnie to jest futbol, ale nieładnie się to ogląda, ale jest skuteczne, bo dosyć często, powiem wam, że tak właśnie nam bramki wbijali. Myślę, że w tych niższych ligach jednak bardziej będą, czyli w tych wyższych, przepraszam, czyli w lidze czwartej, trzeciej, piątej, myślę, że tam już grają umiejętności, czyli tam już gra się piłką. Natomiast w tych wyższych ligach zdarzają się różne dziwne rzeczy, kochani, uciekają ze stołu zawodnicy, no właśnie grają często niezespołowo, często wpadają świetne składy, które wręcz nas paraliżują. Butek mówi, tato, patrz, cztery informy, będzie cienko, a my te cztery informy odprawiamy z czterema bramkami, czyli każdemu informowi po sztuce, solidarnie. Natomiast, no, kochani, no, oczywiście, tak naprawdę jak we wszystkim, no, jeżeli jest doświadczenie, jeżeli poświęcamy temu czas, jeżeli trenujemy, to mamy efekty tego, także nic się nie bierze z powietrza, kochani. Obserwuję Kudełka, który świetnie sobie radzi, musimy mu podnieść już kolejny poziom, już Kudeł nie może grać na tym najniższym, bo wygrywa wszystkie mecze. Teraz ostatnio wygrał 8, ile wygrałeś, Kudełku? 8-2, także 8-3, kochani, wygrał jako Chelsea. Przegrywał 3-0 i wyprowadził na 8-3. No ale powiem wam, że trzeba mu troszeczkę podnieść umiejętności, żeby się uczył, rozwijał, dlatego że nierozwojowe jest takie klepanie po 10-0. Ale mecz zakończył. Fajny meczyk. Pamiętajmy, kochani, że jak jeden punkt zdobędziemy w tym meczu, to możemy solidarnie wszyscy siąść i płakać, czyli remis nam kompletnie tutaj nie odpowiada. Dlaczego? Bo brakuje nam, kochani, dwóch punktów.
czyli remis, a nie da się dwóch punktów z remisu wziąć, także tylko zwycięstwo, Szabełki, tylko zwycięstwo, wygraj to dla nas. Hej Guciu, wygraj to dla nas. Ale piła, ale się podpalił, kochani. Myślę, że gdyby to było na Remiego, mielibyśmy 1-0. Było na Remiego. To na Remiego było? To Remi pocisnął taki wiwat? Troszkę to przypomniało kudełkowy strzał, kochani. No, ale jedziemy. Znowu piękne te wrzutki, kochani, ale oni jacyś tacy żywi troszkę, ci obrońcy. Oj, czekajcie, przepraszam, uciekłem wam z kamerą. Ale to tylko dlatego, że ja sobie tutaj leżę i ten filmik nagrywam dla was, kochani, odpoczywając. No troszkę, ale aj, co to dla naszych widzów się nie robi, kochani. Troszkę mnie boli ręka, kochani, ale jesteście właśnie kochani, tak jak mówię. Także lecimy. Teraz jeszcze twoja kolej, wygraj to dla nas, Gutek, 34 minuta. Czekamy na pierwszą bramkę. Umówmy się, że teraz trochę nie będę gadał, popatrzymy. No nie wie, tatuś. Z kraj jakimś. Z CRY. No Draxler teraz poszedł. Słuchajcie, myślę, że facet jest gdzieś tam z Niemiec, bo Draxler to chyba Schalke, tak? Lenoto Niemiec, także no, poszedł w Bundesligę. Albo sympatyk Bundesligi, albo po prostu jest Niemcem. W tym naszym seciku, który dla was tu mam z FIFA, no miałem przyjemność pogadać sobie tam z jednym Niemcem. Świetnie to wyszło. Pięknie Remi w odbiorze, bardzo ładnie. Ja nie umiem tak sam lecieć. No właśnie, ja wiem, bo ty grasz zespołowo i dobrze. Ach, szkoda, że bez strzału. Fajna akcja była, ale szkoda, że bez strzału. Natomiast Cicerito, ale Mertesacker tutaj zrobił robotę. Oj, ale szczęśliwe przejęcie znowu. Tak, synku? Umiesz zrobić burrito? Nie umiem. Co to jest burrito? Co to jest burrito? Żeby coś zrobić, to trzeba wiedzieć, co to jest. Co to jest burrito, piśku? SpongeBobie coś takiego było. Kudełek mówi, czy umiem burrito. Nie wiem, co to jest. Ale na pewno umiem, przecież tato umie wszystko. Ale umiesz pizzę? A pizzę to na pewno. W szczególności zjeść. Ale one są bardzo łatwe. Słuchajcie, no 45 minuta, Gutek, będzie się robić nerwowo. Ten odcinek nagrywam, no łatwy mecz, łatwo się gra, bo widzę, że tak masz dużo z gry, ale no nie ma strzałów, a to strzałów są bramy. No, mieliśmy strzał, kochani, do szatni. Ale gołębie postraszone, jak Szłakowski powiedział. Ale mnie przygotował. No i mamy pierwszą połowę, kochani. Nic z tego nam nie weszło. Czekamy dalej. W takim razie, słuchajcie, zaraz zobaczymy. 45 minut, bardzo ważne 45 minut. Albo szósta liga, albo jeszcze raz jedziemy siódmą. Ognia. Jeszcze ostatnie korekty, zmiany. Pepe do składu, tak? Nie? Albo Pepe też. Słuchajcie, no Pepe to jest absolutny mój faworyt na tyle, kochani. Nawet jak obniży troszkę zgranie, to jest jednak kozak i jego odbiory są bardzo, bardzo, kochani, ważne. 45 minut tego spotkania. Boże, mnie skosił. Rzut wolny? Nie, out. Świetnie, ale świetnie, ale troszkę daleko. Czekaj, bo się zagapiłem i uciekłem wam z telewizora. Patrzcie na to. Oj, jaka ona dobra, prosto w ręce, słuchajcie, Leno. No. Rzut z autu i rzut wolny. Rzut z autu i rzut wolny, tak jest. Jest przechwyt? Nie, jednak nie. Ja się nic nie odzywam, czekam na awans. Uch, jaki szał, kochani, szczurek taki niedolot umarł po drodze. Kochani, tego się bałem.
Ale szczęśliwa akcja, ja cię kręcę. To było strzeżenie gutek. 54 minuta. Dostałeś gonga. Ale to był Getze. No Getze, ale powiem wam, że jak na Getze, to i tak się nie popisał. No, to była bramka, patrz na prawej wolne. I sam to on nic nie zrobił. Super! I to jest ten moment. Ja cię kręcę, kamerę zaraz zrzucę, no gutku. Mówiłeś, nie chciałem podać tam. Ja nic nie mówię, jestem kibicem, ja chcę. Sorry, mogłem się nie odzywać, kochani. Gutkowi emocje się wrzuciło ode mnie, ale no szkoda. Szkoda, bo to była brama. Nie chciałem strzelać, chciałem podawać. Podałby mi do pustego. Słuchajcie, no od czego by nie był, to szli 2 na 1. No szkoda, naprawdę szkoda. Takiej sytuacji szkoda, bo to, bo to mogła być akcja, kochani, na miarę awansu do tej 6. ligi. Natomiast, no, kochani, no, żeby tam awansować, no to trzeba generalnie, no, w miarę pokazywać takie równe tempo. Uwaga. Nie. Nie, to chyba też był czas jeszcze coś z tą piłą zrobić. No nic, gutku, no, idą emocje, się pojawia, musisz je wyciszyć. To jest jeszcze 30 minut grania. Miałeś 4 na 1, to wszystko można było z tej akcji zrobić. 4 na 1? Oni mieli 4, a ja 2. Mi się wydaje, że było chyba z przewagą taką. Z przewagą jeszcze byś wchodził. Ale pryszy słupie blisko. Powiem wam, że gdyby to był mecz do złotej bramki, byłoby fajnie, ale to jest tylko 90 minut, albo aż 90. W tym momencie mamy 30 minut do końca. Leno jest na przedpolu bardzo dobry. Już zauważyłem w którymś meczu, kochani, że takie duże piłki Leno ciężko wsadzić bramkę. On podobnie jak Czech bardzo jest żywy na przedpolu. Courtois z kolei jest wysoki i wszystkie wrzutki łapie. Patrzcie, znowu piłka w rękach u Leno, no. Jest żywy na przedpolu. Myślę, że jak strzelimy jakąś bramkę, to jednak dołem. I... Ja cię kręcę, niemożliwe. Ale kochani, jadą. Nie, Leno jest Leno, kozak. Dziwicie, że często go do składu wsadzają. Ej, ty chłopie! Nie. Czyżby, kochani, krzyżyk? Spalony. Gutku, my jeszcze remisu nie mieliśmy i bardzo bym go nie chciał, bo to będzie przegrany remis. Nic nie mówimy już. Znaczy, może nie do końca nie zasługujesz, no myślę, że te lagi, które cię... Nie, nie. Ja nie usprawiedliwiam, gutku. Chodzi o 9 punktów rozdanych za darmo. Jeszcze przepchaj dalej. Myślałem, że jeszcze dalej przepchasz i gol był. Muszę powiedzieć, kochani, że tak jak mówisz, gutku, tak myślę, że tak to może się skończyć, aczkolwiek nie mówię tego po to, żeby nas usprawiedliwiać, ale straciliśmy 9 punktów w sposób tak zwany niesportowy i ktoś tam w komentarzu ostatnio pisał, że to tekst typowego fifacza, który jakoś tam nie osiągnął danego sukcesu, który sobie zamierzył, no ale kochani, offline byśmy takiej akcji nie mieli, no. Natomiast w online trafiło się 3 razy tak, 9 punktów poszło, uciekło i ich po prostu nie ma, no, także zagrałeś jak było 3 mecze mniej, no i trudno. Fakt, że w tym meczu miałeś swoje sytuacje, oczywiście mecz jeszcze cały czas trwa, tutaj jak teraz szliście znowu 3 czy 4 na 1, to znowu
wlenobiłeś w krótkim, w takim rogu. Ja myślę, że jeszcze można było lekko przepchać i tamten by już te wszedł do bramki. No nie, mamy na szczęście Valdesa w bramce, no ale jeszcze graj. Piękna piła. Dobre, ofensywne wyjście. No Remi, zobacz, jesteś naszym ostatnim. Ja cię kręcę. Ja nie butawał. Nie wiem. Nie wiem, no taka decyzja podjęta, no trudno. Nie można tak mówić. Raz się podejmuje taką decyzję, raz taką, no. W FIFA jeszcze jak jest. Zobaczcie, jak w grę wchodzi taki dobry bramkarz jak Leno, kochani, to 1-1 to nie jest jeszcze bramka. Ja nie wiem, ale facet zrobił niesamowitą robotę, bo parę takich sytuacji wybronił. Także myślę, że to faktycznie przed nami jeszcze raz siódma liga. Mimo wszystko gratulujemy fajnej zabawy, Gutku, bo ogląda się to... Dajmy na to, będę robił trzeci skład, to na pewno Bundesligi. Dawaj. Dawaj, jeszcze gramy. Ach, myślałem, że jeszcze sensację sprawisz, bo ja już zacząłem jak zwykle podsumowywać. Natomiast myślę, że to oni zrobią jeszcze to. Patrzcie, a spalony. Dawaj jeszcze. Sędzia jeszcze nie przerywa, jeszcze daje ci szansę. Laga. Laga. Nie! Dobra. Jaka laga? No właśnie taka, bo to ale czwarta chodź, minuta laga dogrywki. Ja rozumiem, to Misiu, to jest czwarta minuta dogrywki. Nie było czasu na rozegranie pozycyjne. Ja wszystko rozumiem. Utrzymujemy się w siódmej lidze, kochani. Dziękujemy wam bardzo za to, że z nami byliście. Brakło nam, kochani, jednego punktu do awansu. Tak jak mówię, no trzy mecze poszły, kochani, z jakby niesportowej gry. To akurat jak u mnie wzbudza taki spory niesmak, dlatego że no, gdybyśmy wszystkie te trzy faktycznie przegrali i dostali, no na pewno jakoś tam z pokorą bardziej byśmy przyjęli tego typu akcje. Natomiast tak, to troszkę szkoda piachu. W każdym razie, tak czy inaczej, dawaj piątkę, Gutek, bardzo dobre mecze. No, myślę, że z każdym jednym zdobywasz kolejne doświadczenie. Widzowie, dziękujemy wam pięknie. Powodzenia. Może się uda zaatakować jeszcze raz szóstą ligę. Do zobaczenia.